Także hej, cześć wszystkim, z którym Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jeżeli zapytacie, co ja mam na sobie, to halo, sami nie macie głupich bluzek na chacie, w szafie czy coś? A poza tym do tematu odcinka nie pasowało, czekaj, kieszenie zapnę. No, dobra, od razu lepiej. Tak więc witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Nim zaczniemy, zostawcie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Podnieście na mojego Instagrama, YouTube'a bądź TikToka, w sensie Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A teraz nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc Kibidi Toilet to meme, który w ostatnim czasie bardzo mocno rozprzestrzeniło się w internecie i jest, kurde, viralem. No i jest dosyć głupie. Generalnie całość została stworzona przez użytkownika znanego jako Dafuk. Znak zapytania, boom, wykrzyknik. I generalnie jest to, jakbym powiedział, że to jest ARG, to byście mnie zjechali, więc powiem wam, że jest to historia o ataku innych form życia na planetę. A tymi innymi formami życia są kible, chodzące kible z głowami ludzi, którzy nawalają ten dźwięk z TikToka. Skibidi, bidi, bop, jest, skibidi. Przepraszam. I oni generalnie ewoluują, robią wielki atak na planetę Ziemię i biją się z ludźmi, którzy mają kamery zamiast głowy, którzy mają mikrofony zamiast głowy i telewizory zamiast głowy. W każdym razie cała seria i ogólnie Skibidi Toilet to ostatnio spory viral w internecie, fajny mem i w ogóle ja lubię takie głupie rzeczy, to jest głupie strasznie, ale mnie to śmieszy. Dobra, w każdym razie skoro formalności mamy za sobą, myślę, że możemy przejść do analizy tego lore. A zaczniemy sobie od odcinka pierwszego, a zakończymy na odcinku 42, czyli na ten moment dla mnie najświeższym, więc lecimy z inwazją kibli na Ziemię. To będzie mega mocny film, moi drodzy. Tak więc wszystko zaczyna się standardowo odcinkiem pierwszym, gdzie widzimy początek inwazji z Skibidi Toilet. Nie wierzę, że to mówię. Akcja przedstawia nam wydarzenia z pewnego kibelka, w którym pojawia się tajemnicza postać w kibelku. Ponadto dostrzegamy pragnienie tej istoty, aby zniszczyć i zjeść całą ludzkość. Drugi odcinek przedstawia, jak cała rasa Skibidi Toilet powoli rośnie w siłę i teraz pojawiają się w trójkę w windzie w postaci pisuarów. W trzecim odcinku jesteśmy świadkami kolejnego etapu inwazji Skibidi Toilet na planetę. Tym razem ci pojawili się w mieście całą mini armią z jednym wielkim Skibidi Toiletem na czele. Odcinek czwarty przedstawia dalszą część inwazji. Skibidi Toilety atakują każde miejsce na ziemi, zaczynają siać chaos. Tutaj wbijają się do pewnej restauracji, gdzie ludzie siedzą na kiblach, wcinając, no wiadomo. A po przyjściu Skibidi Toiletów to miejsce ci sami zmieniają się w inne Skibidi Toilety. Czy to właśnie w ten sposób powstały Skibidi Toilety? O tym później. W tym miejscu kończy się sezon pierwszy, a drugi rozpoczyna się początkiem wojny ludzi ze Skibidi Toiletami. Ludzie zbierają swoją armię do walki z najeźdźcą, który na pole bitwy wysunął poważne działa, ponieważ siły powietrzne, które atakują miasto. Szósty odcinek nie ma zbyt wiele sensu, więc po prostu go pomijmy, natomiast siódmy ma go trochę więcej i wprowadza bardzo ważną rzecz dla lore tego świata. Mianowicie tutaj akcję obserwujemy z oczu, albo może raczej z obiektywu kamermana, czyli tajemniczej rasy, którą widzieliśmy już chwilę wcześniej. On odkrywa, iż Skibidi Toilety mają jedną wadę, można ich spuścić, niesamowite. Później widzimy także lidera Skibidi Toiletów, czyli G-Mana, który pewnie będzie bardzo zły, najpewniej. Odcinek 8 przedstawia dokładniejszy początek wojny pomiędzy Skibidi Toiletami a całą resztą świata. Kamermani atakują ich i spukują co niektórych. Następnie natomiast dowiadujemy się o istnieniu jeszcze innej odmiany Skibidi Toileta, czyli policemanów, a jeden z kameramanów zostaje przez nich aresztowany. W odcinku 10 poznajemy religię Skibidi Toiletów. Wszyscy są w jakimś kościele, w jakimś sanktuarium i modlą się do wielkiego Skibidi Toileta, który jest tutaj jakimś bogiem świętym, kimś takim. Bogiem Skibidi Toiletów. Niestety po chwili, albo istety, pojawiają się kameramani na miejscu, którzy po krótkiej walce spukują boga Skibidi Toiletów. W następnym odcinku widzimy dalszą część wojny pomiędzy kameramanami a Skibidi Toiletami,
które wyrosły do jeszcze większych rozmiarów, a kamermeni są zrzucani z gigantycznej kamery. Następnie ponownie powraca G-Man i dowiadujemy się, że ma on możliwość strzelania laserami z oczu. Z drugiej strony kamermeni mają swoją kolejną broń, czyli kamerę, jakby pająka strzelającego z czegoś. Generalnie te odcinki to są po prostu działania wojenne pomiędzy jednymi a drugimi. Następnie widzimy, jak toilety zastawiły pułapkę na kamermenów i dość szybko się z nimi rozprawili. A później jak kamermeni zastawili pułapkę na toiletów i ich wysadzili. Niedługo później kamermeni tworzą nowe urządzenie, czyli toilet kamerę. Zasadniczo jest to urządzenie szpiegowskie, którego zadaniem jest inwigilacja z kibli toiletów i to się również dzieje. I kamermani z mocą swojego nowego urządzenia dowiadują się, że skibli toilety także stworzyły nową broń, czyli Spider Toilet. Następnie szpiegostwo trwa dalej. Kameramani zaczaili się na skibli toilety, z którymi jest również G-Man, i zsyłają na nich gigantyczny promień z nieba. Jednakże G-Manowi nic się nie dzieje, a ten dodatkowo mści się na nich i niszczy ich swoimi laserami. Jeżeli jeszcze nie zmęczyliście się ilością akcji w tym filmie, to aż się dziwię, bo ja aż się spociłem. Ale to wcale nie dlatego, że jest ciepło, a ja założyłem sweter. Kolejny odcinek jest mocno powalony, ponieważ widzimy dalszą część wojny. Na miejscu pojawia się gigantyczny kameraman, który rozwala najmocniejsze skibidy toilety w armii, więc... good good. Nazwijmy go Titan kameramanem. Czemu? Nie wiem. W każdym razie w następnym odcinku widzimy, jak masakruje ten najmocniejszy skibidy toilety nawet, więc być może wojnę uda się zwyciężyć tej lepszej stronie. Następnie dochodzi do wielkiego boss fightu pomiędzy Titan kameramanem a G-Manem i początkowo Titan znacząco wygrywa. Aż do czasu, kiedy kamikaze z Kibli Toilet wpada w niego i ten musi uciec, żeby się trochę podreperować. W 21 odcinku widzimy przesłuchanie pewnego skibidy toileta, które niewiele nam mówi, ponieważ po chwili na miejscu pojawia się G-Man, który zakańcza przesłuchanie w dość mocny sposób. W każdym razie wojna trwa dalej i już zasadniczo kameramani chyba wygrali, ponieważ prawie udało im się spłukać G-Mana, czyli władcę skibidy toiletów, tylko jest pewien problem. Jego nie da się spłukać, więc od razu ta możliwość odpada. W międzyczasie poznajemy także kolejnego gigantycznego skibidy toileta, którego, kurde, nie wiem jak opisać, po prostu chyba jest mocny. Teraz zakrzyknąć się do miejsca, gdzie Titan jest reperowany i następuje wielki atak skibidy toiletów właśnie na to miejsce. W każdym razie kameramani sobie z nimi poradzili. Czego nie można już powiedzieć o całokształcie wojny, ponieważ wydaje się, że skibidy toilety znacząco z nimi wygrywają. Gdyby nie fakt, iż na miejscu pojawia się nowa, lepsza wersja kameramenów, taka nowsza, mocniejsza. I raczej to oni teraz będą z nimi wygrywać. Dodatkowo kameramani odnajdują kolejną słabość skibidy toiletów, czyli dźwięk. Głośny dźwięk. Wobec tego pojawia się na miejscu głośnik, który rozwala wielu skibidy toiletów za pomocą dźwięku. Zatem na miejscu pojawia się nowa armia, czyli speakermeni, którzy bardzo dobrze radzą sobie z pokonaniem skibidy toiletów, dosłownie masakrując ich na każdym kroku. Każdego roku. Ponadto na miejscu pojawia się Titan speakerman, który, krócej mówiąc, rozwala ich jeszcze mocniej. Następnie zwracamy się do miejsca, gdzie skibidy toilety mają powstawać, gdzie są produkowane czy coś. I miejsce to zostaje zaatakowane przez speakermenów, którzy oczywiście świetnie sobie z nimi radzą i wydaje się, jakby wojna była już skończona, ponieważ wszyscy świętują, wiwatują nad wielką wygraną. Póki na miejscu nie pojawia się pewien dosyć dziwny skibidy toilet, który niszczy absolutnie wszystkich. Teraz okazuje się, iż naukowiec skibidy toilet opracował, w sumie nie wiem co, ale stworzył
Skibidi toalety zdolne do kontrolowania kameramenów. Teraz kameramani i speakermani są po stronie Skibidi toaletów i to może być już chyba koniec i upadek ludzkości. Ostateczny. Wobec tego nowe Skibidi toalety wraz z przejętymi speakermanami i kameramenami rozgramiają całą resztę. To może być ostateczny koniec ludzkości, ponieważ ich wielka broń, czyli Titan Speakerman, zostaje zniszczony. Teraz cała reszta Skibidi toaletów i cała armia wraz z Jimenem na czele niszczą całą resztę ludzkości, aczkolwiek kameramani odnajdują pewną możliwość. Pewne wyjście z tej sytuacji, aby jakoś odwrócić przejęcie kameramenów i speaker. Wobec tego, czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości? Wszystko zmienia się w epizodzie 39, gdzie Skibidi toalety dalej wydają się wygrywać, póki na miejscu nie pojawia się on. TV Man. Który ma jakąś dziwną moc, która na chwilę zatrzymuje Skibidi toalety totalnie, przez co cała reszta może ich rozgromić. A następnie na miejscu pojawia się cała armia TV Manów i wszyscy idą rozgramiać kolejne Skibidi toalety. Na miejscu pojawia się Titan TV Man, który zniszczy absolutnie wszystkich. Od teraz TV Man i cała reszta tych dobrych mają możliwość operowania pewnym dziwnym światłem, które bardzo pomaga w walce ze Skibidi toaletami. Póki co ostatni jest odcinek 42, gdzie widzimy te wszystkie możliwości, a także atak pewnego Skibidi toaleta, który wykształcił sobie ręce, albo kurde, nie wiem, wiatraki, patyki, coś takiego. I w tym momencie, so far, kończy się Skibidi toalet na odcinku 42, ale oczywiście kolejne odcinki będą pojawiać się coraz i coraz bardziej, częściej i w ogóle. No i okej, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, link macie w opisie tego filmu. Wyczekujcie kolejnych materiałów na kanale, zostawcie suba, żeby żaden kolejny was nie ominął. I zostawcie także kciuka w górę pod tym filmem i wpadnijcie na mojego Spotify'a, który może już funkcjonuje, a może nie, ale pewnie będzie na dnie. W każdym razie mówi Dosmondar, trzymajcie się cieplutko, siemanko, cześć.